Bezinwazyjną metodę leczenia raka prostaty stosują lekarze w Grodzisku Mazowieckim. Polega na niszczeniu tkanek nowotworowych w gruczole krokowym za pomocą ultradźwięków. Metoda jest skuteczna, daje mało powikłań, ale nie każdy chory może z niej skorzystać. Zabieg jest jedynym ratunkiem dla pacjentów po radioterapii, u których doszło do nawrotu choroby. Na razie NFZ go nie refunduje.